Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, kto złożył zawiadomienie i kto wówczas kierował spółką? Chodzi o Marka Falentę, czyli byłego szefa składów węgla spółki z o.o., mężczyzna, który został skazany prawomocnym wyrokiem jako jedna z trzech osób w tak zwanej aferze podsłuchowej, aferze taśmowej. Był jednym z organizatorów nagrywania w dwóch warszawskich restauracjach. W zeszłym roku, w listopadzie, złożył zawiadomienie do prokuratury, między innymi na Donalda Tuska. Jak czytamy w oświadczeniu, które zostało na stronie prokuratury zamieszczone, śledztwo zostało wszczęte 11 kwietnia bieżącego roku w sprawie, i to jest bardzo istotny element, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego premiera Donalda Tuska w bliżej nieustalonej dacie w pierwszej połowie 2014 roku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmioty zajmujące się obrotem węglem kamiennym poprzez zlecenie bez podstawy prawnej i faktycznej kontroli podmiotu prawa handlowego, to jest składy węgla spółka z o.o., w celu wymuszenia zaprzestania importu węgla z Federacji Rosyjskiej i działania tym samym na szkodę interesu prywatnego wyżej wymienionej spółki. Donald Tusk odniósł się do tych informacji, ale pomija fakt, że na razie śledztwo prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko komuś. Ziobro i jego prokuratura prowadzą śledztwo przeciwko mnie w związku z tym z oskarżeniem, że ja ograniczyłem, będąc premierem, import rosyjskiego węgla. Mogą starać się z was, ze mnie zrobić ściganego, ale dobrze pamiętamy, że ten film się dobrze kończy. Jeżeli zarzuty zostaną postawione, to musi zbadać prokuratura i jeżeli o tym zdecyduje sąd na koniec. W związku z tym, no, tak wygląda postępowanie w państwie demokratycznym, czyli krótko mówiąc, są poszczególne etapy postępowania i tak jak mówię, czy to dotyczy Donalda Tuska, czy innych osób. Rozumiem, że jeżeli jest zgłoszone postępowanie wobec Donalda Tuska, to co? Opozycja proponuje, żeby po prostu te postępowania ulegały zawieszeniu z mocy, nie wiem, Lex Tusk, czy jakichś innych przepisów. Czytując się dalej w oświadczenie prokuratury, możemy wyczytać, że chodzi o artykuł 231 kodeksu karnego, paragraf 2. Konkretnie, kto nadużywa swoich uprawnień, stanowi, że sprawca dopuszcza się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10. Ale tak jak mówię, na razie śledztwo toczy się w sprawie. Czy jakiekolwiek zarzuty zostaną postawione Donaldowi Tuskowi, zależy od prokuratury.